Taras widokowy na wieży kolegiackiej to wyjątkowe miejsce, które mogliśmy odwiedzić z kamerą. Jesteście pierwszą ekipą telewizyjną, która jest na wieży kolegiackiej. Trwają aktualnie jeszcze odbiory techniczne, ale dostaliście szczególny ten przywilej od samego inspektora nadzoru budowlanego, że mogę was tutaj wprowadzić. Jesteśmy razem, więc przekazujemy dokument bardzo historyczny i bardzo ważny dla społeczności naszego miasta, bo przecież w końcu miejsce, w którym się znajdujemy, kolegiata, jak również wieża kolegiacka, przesądza o lokalnej tożsamości historycznej naszego miasta. Emocje ogromne, bo jesteśmy tutaj w przedziwnym przeciągu. Wiatr o wiele mocniej wieje, smaga nas po twarzy, nawet rozkołysał lekko serce dzwonów, ale właśnie to miejsce możemy dziś bezpiecznie nawiedzać. Do tego miejsca będą mogli tutaj dotrzeć wszyscy, którzy nie będą mieć lęków w przestrzeni, a przede wszystkim będą czuć wezwanie zmierzenia się samym sobą i jednocześnie podotykania tych miejsc, które tak pieczołowicie przechowała nam Boża opatrzność. My możemy patrzeć na trzy wspaniałe dzwony, które w roku 1931 dzięki staraniom mojego pra-pra-pra-poprzednika księdza Walerego Pogorzelskiego, mogły te dzwony tutaj się pojawić. Każdy z tych dzwonów ma swoje imię, ma swoją wagę, ma swoją metrykę chrzcielną. Dlatego warto się im bliżej przyjrzeć, warto zauważyć, jak głęboko twórcy tej tutaj dzwonnicy myśleli o lokalnej ojczyźnie. Na jednym z tych dzwonów o imieniu Ignacy z fundacji ówczesnego burmistrza. Proszę zauważyć, jak wspaniale w 1931 roku trwała współpraca między samorządem lokalnych władz państwowych, miejskich, a wspólnotą parafialną, kościołem. Znajduje się herb miasta Sieradza. Idziemy patrząc na ten najbardziej potężny dzwon, widzimy herb województwa sieradzkiego. Ten dzwon ma na imię największy Walery. Tak w ten sposób przeszedł do historii ówczesny proboszcz Walery Pogorzelski. I oczywiście tutaj dzwon średniej wielkości, Anna Danuta, ponieważ tutaj ma też swoich fundatorów. Dzwonnica była w fatalnym stanie. I dopiero pierwszą taką naprawę tych mechanizmów podjęliśmy w roku 2006, a gruntowny remont tej całej wieży to był teraz. I dzięki środkom zarówno Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jak i środkom Unii Europejskiej w ramach tego programu spójności mogliśmy pewne etapy tego remontu zrobić. Właściwie prace były prowadzone w dwóch etapach. Głównie pierwszy etap polegał na renowacji i zabezpieczaniu samych ścian, prezentacji lica cegły, założeniu nowych tynków, oczywiście założenia również odpowiednich, nie jestem budowlańcem, ale to chodziło o wzmocnienie samych murów, a więc odpowiednie klamry, odpowiednie spiny, które powodują, że te mury są bezpieczniejsze. A drugi etap to był ten etap właśnie zakładania samych tutaj schodów i dzięki którym mogliśmy tutaj po prostu bezpiecznie wejść i mam nadzieję bezpiecznie przebywać. Z tarasu rozciąga się piękny widok na panoramę miasta.